Zawsze mi głupio w tym warsztacie, że przyjeżdżam z żarówką, ale oni zawsze to zrozumieniem. No ale okazało się, że wyrzuciło jeszcze ten błąd, czyli znowu usterkę układu czyszczenia spalin, więc umówiłem się na ten gruby przeklęt znowu. Znaczy, no i tak. No ale dobra, nie zanudzajmy kolegi Podcasterix. Dobry wieczór Państwu, lub dzień dobry Państwu. Albo jakkolwiek inaczej, tak czy siak, witamy się z Państwem bardzo serdecznie. My, Trzej Budrysi z podcastu Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenz Jacek Staniszewski. A rozmawiać dzisiaj będziemy, panowie, o tym, jak chcielibyśmy być szkoleni. Jest bowiem tak, że mm, nauczyciele od czasu do czasu się szkolą. Nasi uczniowie to przyjmują zazwyczaj ze zdziwieniem, że. Jak człowiek zostaje nauczycielem, to ciągle się jeszcze musi uczyć, a jednak a ja słuchajcie ostatnio usłyszałem, że gdybyśmy byli nauczycielami historii w Singapurze, nie tylko zresztą historii, ale gdybyśmy byli nauczycielami w Singapurze, to każdy z nas musowo musiałby wykazać się 100 godzinami rozmaitych szkoleń rocznie, rocznie, bo inaczej po prostu tamtejsze ministerstwo edukacji wywaliłoby nas ze zawodu. A zatem wyobraźcie sobie, że jesteście singapurskimi nauczycielami historii. Macie do zagospodarowania 100 godzin, i pytanie do Was, a także do naszych słuchaczy i słuchaczek, brzmi: co zrobić z takim darem, który otrzymujecie od ministerstwa? Jak chcielibyście się kształcić, jako było, nie było już? No, nauczyciele nieco rutynowani. Nie bójmy się tego słowa. Tak, to ja może od razu wejdę tutaj przed kubę, bo jak już. Chciałbym coś powiedzieć. To już powolę potem, żeby Kuba mówiła dwoczem, przynajmniej. Więc mi się wydaje. Nie wiem, jak pan to interpretować. No, nie, to ja też nie wiem. 100 godzin mówisz, to strasznie dużo, i od razu sobie myślę, czy te 100 godzin jest wliczone w mój, w mój etat, czy nie. Czy ja to mogę sobie, muszę sobie robić po, po godzinach? w ramach mojego czasu wolnego, ale uznajmy, że świat jest piękny, a w Singapurze jeszcze bardziej i tam te 100 godzin nauczyciele mają w swoim metacie gdzieś tam za, y, z, uregulowane. I to pierwsza rzecz, która mi przychodzi, to jest szkolenie, które może nie będzie stricte historyczne, natomiast jest to szkolenie, które dawałoby mi możliwość rozumienia współczesnej y, młodzieży i współczesnych dzieci, Szeroko pojęte byłoby to szkolenie, które, da, które pozwoliłoby mi na to, bym trochę bardziej rozumiał to, co się z nimi obecnie dzieje. Ja dużo czytam o różnych kwestiach teraz związanych z pokoleniami X, z różnymi kwestiami związanymi z właśnie z ich pokoleniem, oni są jeszcze młodsi trochę od pokolenia X. W tym to, w jaki sposób czytają, jak rozumieją, co się zmieniło w kwestii ich recepcji słowa pisanego, w związku z tym, że teraz oni trochę czytają, ale co innego czytają. I generalnie myślę, że bardzo nam potrzebne jest takie szkolenie, które trochę nam uświadamia, że to z kim mamy do czynienia, to są już zupełnie inni ludzie niż my. I przepraszam, ale muszę podać tę, tę historię sprzed wczoraj. Nie, z wczoraj dokładnie, kiedy rozmawiałem z maturzystami o. Jednym z zadań w jednej z arkuszy maturalnych, które wydawało mi się bardzo proste, wyobraźcie sobie zadanie, w którym mamy gołębia, na którym to gołębiu jest namalowany sierpi młot i ten gołąb jedzie po, jed... zamiast nóg ma gąsienicę i wjeżdża w granice jakiegoś obcego państwa. No i teraz chodziło o to, żeby zinterpretować tą, tą te malowidło, tą karykaturę, i oni tego nie zrobili. I zupełnie nic. Zostawili puste pole. A ja myślę sobie, Boże, co się stało? No to, co tu jest trudnego? No wszystko jest po prostu jak w narysowane. No i okazało się, że problem polega na tym, że to, co dla mnie ja wystałem z matki, czyli biały gołąb, który dla mnie jest przede wszystkim symbolem pokoju, dla nich zupełnie jest niczym. No Gdzieś ktoś się domyślił, że to może być Duch Święty, ale to w ogóle im się nie, 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 nie plątało. Więc pomyślałem sobie, że naprawdę taka, taka, takie szkolenie czy takie spotkania mówiące mi więcej o nich były mi bardziej potrzebne. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Mam jeszcze więcej, ale oddaję głos moim następcom. W głosie. Bardzo dziękuję jako Twój następca. Przy po się do mikrofonu, proszę. Tak, tak, właśnie. Bo jak rozumiem, to ty postulowałbyś przede wszystkim szkolenia z zakresu, nie wiem, socjologii współczesnej młodzieży, także psychologii, bardziej, albo psychologii tak. współczesnej młodzieży, tak. No, no, znaczy ja też coraz bardziej widzę, że, że to także osobie tak młodej jak ja przydałoby się zrozumieć współczesną młodzież lepiej i wydaje mi się, że to, by to, 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 to jest dobry kierunek, chociaż od razu mam wątpliwość, czy. Jednak to nie jest tak, że ta współczesna młodzież, jakkolwiek byśmy jej nie nazywali, ta grupa, z którą mamy do czynienia, ona jest bardzo, bardzo różnorodna i nie jestem pewny, czy takie szkolenie na takim ogólnym poziomie, a sił, rzeczy ono musiałoby być na poziomie ogólnym, jakkolwiek mogłoby nam pomóc, choć może tak. Ale ja mogę e... pomarzyć, więc wydaje mi się, że. No tak. Znaczy, takie... wydaje mi się, żeby, że, że żadne szkolenie by cię nie przygotowało do tego, że nie wiedzą, nie czytają symbolu gołębie jako. Mógłby być to warsztat, który spowodowałby, że moglibyśmy zacząć z sobą rozmawiać i wymieniać się takimi spostrzeżeniami, i to by nam trochę pewne o. rzeczy uświadomiło. Mówisz o wymianie. No więc właśnie, więc ja jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, które Rolo przed nami postawił dotyczące wymarzonego szkolenia i tego, jak się szkolić, to ja bym chciał podbić, słuchajcie, być może bardzo dla was zaskakującą rzecz, ale mnie się wydaje, że najbardziej efektywny, znaczy bo tak, mamy bardzo dużo szkoleń w ogóle, mamy bardzo dużo instytucji, które zajmują się szkoleniami, mamy bardzo dużą dużo ofertę szkoleń dla rad pedagogicznych o bardzo różnym poziomie, ale jest naprawdę w czym wybierać. Jeżeli tylko chcemy się jako nauczyciele szkolić, to naprawdę możemy wybierać na lewo i na prawo. I nic nie ujmując takim szkoleniom zewnętrznym, one mają jednak pewne istotne ograniczenia. Trzy przede wszystkim przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, przychodzi ktoś zupełnie z zewnątrz, kto w ciągu jednego spotkania, zazwyczaj dwugodzinnego, nie oszukujmy się, tyle pewnie rady pedagogiczne mogą prze, przeznaczyć na szkolenie, a jeśli dobrze, masz no to 100, całodniowego. No to, to w Singapurze. A. No ale w każdym razie, jeśli nawet to jest całodniowe szkolenie, i uda się takie zorganizować, no to zawsze jest to osoba z zewnątrz, która zanim wejdzie w grupę, zanim będzie w stanie tą grupę rozpoznać jej potrzeby i, i, i zacznie coś z tą grupą robić, no to już się te, te warsztaty skończą. To jest jedno ograniczenie. Drugie ograniczenie jest takie, że skoro jest to osoba z zewnątrz, to ona zupełnie nie zna. Albo słabo zna i słabo ma rozpoznanie w bieżących potrzebach, okolicznościach, kulturze pracy, czyli, jednym słowem, w tym wszystkim, co wpływa na codzienną pracę nauczycieli i nauczycielek i zespołu. No i wreszcie, po trzecie, bardzo często ta osoba przyjeżdża z tym, co sama ma przygotowane, niekoniecznie z tym, co jest potrzebą danego zespołu. No i to jakby wskazawszy na te, na te potencjalne ograniczenia i trudności, nic nie chcę ujmując tym szkoleniom zewnętrznym, ale chciałbym podbić znaczenie, znaczenie szkoleń wewnętrznych. To znaczy tego, że w każdej radzie, znaczy ja wierzę w ogóle w siłę rady pedagogicznej jako całości, że w każdym zespole szkolnym są przecież nauczyciele i nauczycielki, które mogą się podzielić swoimi dobrymi praktykami ze swoimi kolegami, koleżankami, znając tą, Tą specyfikę szkoły, znając uczniów, znając to grono pedagogiczne, wiedząc, co jest istotne, co nie jest istotne i wreszcie dzieląc się no, tym, w czym sami i same są dobre i dobrzy. Więc ja jak myślę sobie o tym, w ogóle na czym można byłoby zbudować efektywny system szkolenia nauczycieli, to myślę w pierwszym rzędzie, co może wam się wydać jeszcze raz powiem, paradoksalne, o radach pedagogicznych, to znaczy o tym, żeby się wzajemnie szkolić od innych, żeby dzielić się doświadczeniami. I żeby starać się znajdować wspólne rozwiązania tych problemów i tych wyzwań, z którymi społeczność danej szkoły nauczycielska się przede wszystkim mierzy. Tam oczywiście jest masa wyzwań, o których pewnie zaraz będziecie chcieli powiedzieć, mówiąc, mi, że to jest zły pomysł. I ja pewnie jestem w większości ich, a pewnie też nie wszystkich świadomy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że gra jest wartość świeczki. To znaczy to, żeby rady pedagogiczne same szkoliły siebie w, i, i w tych obszarach, które wydają im się najważniejsze. Hmm? No to ja pociągnę ten wątek, bo obaj pobiegliście w różnych kierunkach. Jacek powiedział coś o tematach, a Kuba powiedział coś o formach. Skąd inąd, myślę sobie, że jeżeli chodzi o formy, to wydaje mi się, że jedno z drugim, to znaczy element zewnętrzny i wewnętrzny, można pożenić, bo w takim moim wyobrażeniu o tym, jak porządne szkolenie prowadzone przez jakiegoś zewnętrznego konsultanta ma wyglądać, to takie szkolenie nie kończy się na tym, że ktoś. Przybywa i wybywa, ale że ktoś taki pozostawia po pierwsze rozmaite zadania do wdrożenia, i to wdrożenie jest już robione wspólnie przez całą ekipę, a da Bóg jeszcze nawet powróci, żeby o tym wdrożeniu trochę porozmawiać. Tak? I trochę muszę powiedzieć, że tak jak przedstawiłeś ten, to, to szkolenie prowadzone z zewnątrz, to chociaż zastrzegałeś że niczego nie chcesz tym szkoleniem ujmować, to wyglądało to trochę na karykaturę szkolenia. I jeżeli, a nie wątpię, że bywa, że tak te szkolenia wyglądają, no to umówmy się, że to są, że to jest ten rodzaj szkoleń, który służy tylko temu, żeby do jakichś dokumentów wpisać, że szkolenie się odbyło. I być może oczywiście sytuacja, w której mielibyśmy 100 godzin szkoleń, generowałaby podobne zachowania, jak to, które opisałeś. To znaczy, że przybywa jakiś człowiek, który nic nie wie o radzie pedagogicznej, za to coś wie o tym, co ma w notatkach. Przez dwie godziny wciska ludziom kita, potem znika tak szybko, jak się pojawił. No, jeżeli w ten sposób mielibyśmy wypełnić owe 100 godzin przez 50 spotkań z takimi gagatkami, no to niech pan nas Bóg broni przed Singapurem. A natomiast myślę sobie, że można byłoby te szkolenia pomyśleć inaczej i na pewno bym kładł rzeczywiście nacisk na taki kawałek, w którym po prostu nauczyciele wspólnie rozmaite rzeczy wdrażają. Korzystają z takich potężnych narzędzi, jak obserwacje koleżeńskie, i tak dalej. Ja jeszcze na chwilę bym wrócił do tych wątków, niczego nie ujmując temu wątkowi, który ty otworzyłeś, ale wróciłbym jeszcze do tych wątków, które otworzył Jacek, to znaczy do dotyczących tematyki i, i, i tego gołębia, który, jak wół, był na tej armacie, czy na tej lawecie, czy na tych gąsienicach. Przepraszam. Gołąb jak wół na gąsienicach. Trzy zwierzęta Właśnie. w jednym. To jest naprawdę, ja nie dziwię się, że ludzie mogli też... mieć kłopot ze zrozumieniem tej karykatury. Gołąb Taka jak też wół na gąsienicach. No. Muszą Państwo wiedzieć, że przejęzyczenie Olka odnośnie lawety nie jest przypadkowe, bo przed rozpoczęciem nagrywania rozmawialiśmy o problemach z naszymi samochodami, więc być może z tego mu się laweta skojarzyła zamiast gąsienic. To, o czym Jacek mówiłeś, to znaczy, że, że taki kawałek związany jakby z wprowadzeniem trochę w kulturę młodzieżową jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawy, chociaż um, wydaje mi się, że jakkolwiek byśmy się o tej kulturze dowiadywali jakkolwiek starali się do tego świata młodzieży przeniknąć, to on jednak pozostaje dla nas i będzie pozostawał dla nas y, y, w znacznym stopniu y, zamknięty, ja szczerze mówiąc nie jestem zupełnie pewien, czy na przykład moi uczniowie oczekują ode mnie biegłości w świecie youtuberskim albo znajomości ostatnich wysokolokowanych filmików na TikToku. Wcale bym nie wykluczył, że ja z moim nieco dziaderskim oglądem świata i tak. Mógłbym, mo, mogę być, a może właśnie z takim dziaderskim oglądem świata mogę być dla nich interesujący, bo być może takich, którzy znają się na kulturze, to znaczy ich młodzieżowej, to znaczy ich własnych rówieśników, oni mają pod dostatkiem. Natomiast takich dorosłych, którzy z znienacka w tym ich świecie, w ich otoczeniu się pojawiają i po prostu zaczynają jakąś rozmowę, nawet jak zaczynają tę rozmowę pod pozorem dyskusji o rozbiciu dzielnicowym. Takich dorosłych nie ma wcale tak dużo, i ci rzadcy przybysze są sami z siebie, choćby przez swoją rzadkość, jakoś ciekawi wartościowi, a ja w każdym razie potencjalnie. Więc, natomiast, gdybym miał pofantazjować na temat tego, co ja mam zrobić ze swoimi 100 godzinami, to ja wróciłbym do takiego pomysłu, który dawno temu, jeszcze w okresie covidu, mieliśmy i nawet realizowaliśmy go przez rok, kiedy zapraszaliśmy, pamiętacie, rozmaitych historyków, którzy mieli nam opowiadać, co nowego w ich epoce. I to jest taka rzecz, której mi bardzo brakuje, bo ja staram się na bieżąco rozmaite rzeczy czytać, no ale umówmy się, że ani nie czytam wszystkiego, ani nawet połowy tego, co powinienem przeczytać. A wydaje mi się, że na przykład w historii XVII wieku, albo w historii XIV wieku, albo, no rozumiecie, jest mnóstwo nowych, ciekawych koncepcji, mnóstwo nowych, ciekawych odkryć. I ja bym bardzo potrzebował, żeby kto, co roku ktoś mnie po prostu briefował. Z tego, o czym toczą się dyskusje, jeżeli chodzi o historię polskiego średniowiecza. O czym toczą, wokół czego toczą się dyskusje, jeżeli chodzi o wiek XVII w Europie. Wokół czego toczą się, a może nawet, wokół czego toczą się dyskusje, jeżeli chodzi o, już nie mówię o luksusowe dla mnie wątki, jak historia środowiskowa, ale wokół czego toczą się, nie wiem, dyskusje dotyczące, nie wiem, historii Japonii. I, 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 i takiego aktualizowania mnie. Mm, które wynika z usystematyzowanej, dobrej wiedzy, takiej sprawdzonej wiedzy. No bo ja wiecie, no mogę wybrać sobie jakąś książkę z półki i ją przeczytać, ale nigdy nie mam pewności, że to jest ostatnie słowo historiografii na temat XVII wieku i nigdy nie jestem pewien, czy ta książka nie została zaopatrzona chwilę po wydaniu w 20 ultrakrytycznych recenzji, a ja się nią zachwycę. No. Bo ja mam y w erudycji. Ja bardzo, bardzo, bardzo popieram to, co mówisz, jeżeli chodzi o dowiadywanie się o tak, tak, takim update'owaniu nas z tego, co, co nowe. Zwłaszcza, że musiałoby to być szczyte trochę na naszą miarę. To znaczy, ja bym przystąpił do twojego wymyślonego kursu pod tym warunkiem, że trochę nie marnowano by mojego czasu. To znaczy. Ja swoje ulubione chwile i miejsca w historii mam, natomiast chciałbym, i na przykład nie jest nią rewolucja październikowa, z której, na przykład, którą dzisiaj uczyłem, natomiast chętnie porozmawiałbym z kimś, kto, kto mógłby mi o, o coś nowego o tym opowiedzieć, ale tak, żeby ten ktoś wiedział, co jest w licealnej albo podstawowej. Podstawie programowej, żebyśmy nie szli aż za daleko, tak, żeby mnie to interesowało, ale ja chcę wiedzieć, ja chcę przekazać uczniom to, co jest nowe w, w tym zakresie tematycznym, co, który, który tak, którego tak naprawdę uczę. I to samo z 14, to samo z 10, i to samo z dziesiątym, i to samo z każdym innym momentem, który jest, no jak już kilka razy rozmawialiśmy na ten temat, ikoniczny w naszej narracji historycznej I tak naprawdę on jest bardzo łatwy do przewidzenia. Druga myśl moja, która... Bo robimy sobie dzisiaj takie okrążenia, zwróćcie uwagę, teraz już zaczęliśmy drugie okrążenie w naszych głosach. Druga moja myśl jest taka, że mi wcale nie zależy na tych spotkaniach o tym, żebyś mówić o... Filmikach na TikToku, czy tego typu rzeczach, bo ja nie chcę być tak samo młodzieżowy jak nasza młodzież. Może tak wyglądam faktycznie młodzieżowo, natomiast nie jestem aż taki młodzieżowy. Natomiast to, na czym mi zależy, i to już jest moim zdaniem nasza ściśle historyczna rzecz. To jest taka, by przekonać jak najwięcej nauczycieli historii i trochę z nimi o tym pomyśleć i popracować. Może można to zrobić w taki sposób, o jakim wy mówicie, na no zasadzie dzielenia się swoimi doświadczeniami. Rzeczym innym uczenie jest uczenie o Władysławie Łokietku i rozbiciu dzielnicowych, bo tutaj zbyt dużo czasu nas dzieli, żebyśmy mieli różne wyobrażenia sobie tych czasów od naszej młodzieży. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy uczyć II Wojny Światowej albo czasów Solidarności, to zaczyna się robić ciężej, dlatego że nasz kod kulturowy jest inny od ich kodu kulturowego i ten gołąb, który dla nas jest gołąbkiem pokoju, które kolarze z wyścigu pokoju zawsze wypuszczali na początku, im nic nie mówi. Dlatego yy, ja Tutaj widzę jakiś taki sposób ratowania ich od nas, żeby oni naprawdę od nas słyszeli kolejne lekcje historii o Lechu Wałęsie, a nie zakładanie, że oni doskonale wiedzą i też razem z nami oglądali Misia mniej więcej w tym samym czasie, kiedy my oglądaliśmy. To jest chodzi mi ja, ja zupełnie tego nie mam w głowie, nie wiem jakby to miało wyglądać, ale czuję, że tutaj mamy ogromną dyspro, ogromny ogromne rozejście się w perspektywie jak na te czasy historyczne bardziej dla nich a nie dla nas patrzymy. I kończąc chcę powiedzieć, że dla mnie najlepszym spotkaniem w takim kształcącym na jakim byłem. To jest to, na którym chyba Kuba też byłeś, to znaczy to spotkanie w Leeds, angielskim, gdzie po prostu w ostatnim tygodniu czy Tydzień po zakończeniu roku szkolnego zjechali się do jednego miejsca nauczyciele historii z całej Anglii. No tacy, którzy po prostu chcą coś robić, chcą, chcą się uczyć, i zaprosili sobie i profesorów, i również wybitnych dydaktyków, ale też dużo czasu poświęcili właśnie na to, żeby rozmawiać i robić warsztaty sami sobie, dzielić się swoimi pomysłami. Ja byłem tym za pierwszym razem strasznie urzeczony. Ponieważ tam właśnie zobaczyłem, jak może wyglądać warsztat, w którym ktoś pokazuje swoją lekcję nie na zasadzie opowiadając o niej, ale wcielając się w siebie jako nauczyciela, a, a inni, my byliśmy wtedy uczniami, których oni po prostu brali do tych zajęć, do których angażowali swoich na lekcjach. I to było coś, co było dla mnie, nie waham się tego powiedzieć, w związku z tym, że to było w Anglii, mogę powiedzieć coś po angielsku game changerem. W mojej, w, mojej, w, mojej, w mojej karierze nauczycielskiej, dlatego że ja mm, wtedy Tak, znaczy to pełna że zgoda. To, co po, po, podzielam podzielam robię, to, to. Jest jakiś podzielam tego wspomnienie to. z tamtego wyjazdu <coughs> naszego wspólnego. Mówię. Faktycznie doświadczenie lekcji i później pogadanie o niej, to, to było coś zupełnie wyjątkowego wtedy, to kilkanaście lat temu już było, więc jakiś czas temu, ale to pełna zgoda. Ale wydaje mi się, że to, co Jacek mówisz, to też jest... Inny ważna, inna ważna cecha dobrych szkoleń, tego jak, jak powinniśmy znowu wrócę do formy. Jakoś treść jest po waszej stronie dzisiaj forma będzie, niech będzie po mojej, że jednak to dzielenie się doświadczeniami, to jest bardzo ważny element tych, tych szkoleń i, i, no i on, on sprawia, że też, że osoba, która przeprowadza takie szkolenia, albo osoba, która prowadzi taki warsztat. Jest po prostu bliżej nauczycieli i nauczycielek, dla których ten warsztat jest prowadzony. I, i to dzielenie się właśnie z tymi doświadczeniami, możliwych dyskusji i zobaczenia, jak inni sobie radzą z tym, co także jest dla nas wyzwaniem, wydaje mi się bardzo ważnym elementem tego, jak dobrze byłoby, żebyśmy byli szkoleni. No i skoro, skoro jestem jeszcze przy głosie, to jeszcze jednej rzeczy chcę Wam przypomnieć naszym słuchaczom także. Tak, zaczęliśmy ten odcinek od tych 100 godzin singapurskich, ale ja nie jestem przekonany, czy gdybyśmy my nie podliczyli przypadkiem liczby godzin, które nauczyciele i nauczycielki w Polsce zatrudnieni o kartę nauczyciela i robiący stopnie awansu zawodowego muszą się szkolić, to one też by się nie zawarły w podobnej liczbie. Więc liczby na papierze wyglądają bardzo pięknie, ale nie wiem, jak to wygląda w, w realizacji. No, usłyszeliśmy. Znaczy, liczy się jakość, a nie ilość, tak chciałem powiedzieć, tak. No, tak, tak, tak. To ja muszę powiedzieć, że jeżeli te 100 godzin mielibyśmy wyrabiać, realizując ten rodzaj szkoleń, o którym Ty mówisz, to, to naprawdę niech nas Pan Bóg broni. Wydaje mi się też, że mamy nadreprezentację rozmaitych szkoleń o charakterze prawnym. To znaczy, że, że to jest jakaś taka. Dziwna i, 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 i niezrozumiała dla mnie zupełnie, znaczy, powiedziałbym, umiem sobie to wyjaśnić, natomiast to nie znaczy, że, że chcę to zrozumieć. Tendencja do tego, żeby, żeby robić szkolenia poświęcone jakimś aspektom prawnym, które jeżeli mielibyśmy się w ogóle tym trapić, to dość byłoby po prostu przeczytać i, i tyle, a niekoniecznie uczestniczyć w jakichś mniej lub bardziej szkaradnych szkoleniach, w których ktoś nas będzie martwił tym, czym, co nam grozi, jeżeli gdzieś czegoś w porę nie wypełnimy. Nie użalam się zresztą. Być może też nowe... Te... No jest, A nie jest, jest podobnie pewnie, z nowymi technologiami? jest parę takich modnych tematów, prawda? Które że też podlają. jest ich za dużo? Ja miał wrażenie, mm. że to jest w takim rytmie takich, wiecie, em, em, mm. takich pasków, które się pojawiały na stronach ORE na przykład. Jak tam się pojawiała akcja tam o talentach, to Przechodziła fala szkoleń dotyczących pracy z młodzieżą utalentowaną. Jak się pojawiała na pasku TIC, to przechodziła fala i tak dalej, i tak dalej. To potwierdza zresztą tezę KUBY, że te szkolenia mają mały związek z potrzebami rad pedagogicznych i raczej idą w ramach, w, w, albo w rytm jakichś projektów, które są kompletnie nieszyte na, na, na miarę potrzeb szkoły, tylko są po prostu jakieś ogólnopolskie, albo w miarę, w, 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 w rytmie jakiś mód. Czy, czy haseł rzucanych, albo o jeszcze częściej i pewnie najczęściej szkolenia są idą w rytm czegoś takiego, co się nazywa priorytetami ministra edukacji. On to ogłasza i wszyscy czują obowiązek przeszkolić się w jakimś kawałku, który jest priorytetem ministra edukacji, a który często jest od razu, powiedzmy, po prostu wyjęty z, z, z kapelusza i, i niekoniecznie opiera się na jakiejkolwiek rzetelnej analizie tego, co się w szkołach dzieje i tak dalej. Tak, i Zwróćcie uwagę, że one bardzo często są krótkie i ad hocowe, to znaczy one są jednym wejściem, dwugodzinnym A, na temat tego, jak dekonstruować no, talenty, to, to jednym w, wejściem, no i tak Dwugodzinne tak. szkolenie to jest, no, tak. no dobrze, słuchajcie. Ja tu nie będę się już pastwił nad tego rodzaju formami szkoleń, bo w zasadzie na obronę takiego szkolenia, jak Kuba nam opisał na sam początek naszego spotkania, to ja naprawdę nie mam nic, nic na obronę takiego szkolenia. I żadnych zalet tego rodzaju przedsięwzięcia nie widzę, to są po prostu zmarnowane dwie godziny. Natomiast najczęściej myślę, zmarnowane, nie chcę być niesprawiedliwy, być może istnieją jakieś wyjątki. Natomiast ja nie jestem pewien, czy my się jako nauczyciele i nauczycielki tak bardzo intensywnie rzeczywiście szkolimy, gdybyśmy mieli policzyć takie efektywne godziny, tak? w tym sensie takie, które rzeczywiście istotnie zmieniają nas, nasz warsztat albo istotnie coś tutaj coś tutaj. Bardzo mi się podobało. Tutaj Jacek daje nam znać, że powinniśmy już kończyć, więc ja też już się powoli zamykam. Natomiast chciałem jakoś podbić też ten kawałek związany z dzieleniem się doświadczeniami, ale także w takim znaczeniu, że niezależnie od tego, że bardzo byłbym wdzięczny, gdyby rozmaite instytucje, także uniwersytety na przykład, słuchają nas przecież nasi zaprzyjaźnieni podcasterzy z Uniwersytetu we Wrocławiu, a zatem, gdyby uniwersytety oferowały nauczycielom takie update'ujące, krótkie wrzutki mówiące o tym, co nowego w historii danego państwa w danym wieku i w jakim kierunku idą badania w tym zakresie, to poza tym myślę sobie, że rzeczywiście taki kawałek, w którym mielibyśmy okazję na spokojnie podzielić się nie tylko paroma nowinkami, typu jeszcze jedna zabawna technika, którą można umaić naszą lekcję. Ale żebyśmy mieli okazję do tego, żeby jak prawdziwi profesjonaliści porozmawiać o naszym fachu. Bo, bo poza wszystkim mi się wydaje, że my trochę gubimy fakt, że, że my jesteśmy jako nauczyciele, tak. nauczycielki historii osobną, zupełnie osobną profesją. To znaczy, że my nie jesteśmy takimi mniejszymi historykami, takimi historykami, którzy trochę wbrew temu, co mówię, mówiłem wcześniej, po prostu zbierają. Owoce z pod drzew, które zasadzili prawdziwi historycy, i z tymi owocami biegniemy do dzieci. To jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, i jak o tym sobie już kiedyś chyba mówiliśmy, historia jako przedmiot nauki jest czymś innym niż historia jako przedmiot nauczania. I to jest niesłychanie skomplikowana, osobna profesja, która wymaga wcale niemałej wiedzy, i spotkać się w grupie profesjonalistów, którzy dostrzegają to, że, że rzecz nie polega tylko na. Upowszechnianiu rozmaitych idei, ale na czymś więcej? Na przekazaniu tych idei tak, żeby one stały się żywymi ideami w głowach dzieci, a to jest sztuczka. To, żeby tę sztuczkę zrobić, to naprawdę trzeba długo, długo gadać między profesjonalistami, trochę tak jak my to robimy tutaj. Dobrze powiedział, ale to ja tylko podsumuję, już widząc, że. Nie, nie, ja nie. Dobrze powiedział. Tak, to, to, to żebyśmy wyszli, a właściwie nasi, nasi słuchacze, żeby wyszli z, jakąś, z jakimś poczuciem uporządkowania tej naszej rozmowy, no to rozumiem, że tak, że generalnie jak szkolenia, jak się szkolić, to raczej dłużej niż krócej, bardziej systematycznie niż doraźnie, dobrze się szkolić w nowinkach historiograficznych, Dobrze szukać szkoleń na temat poznania naszych uczniów w zakresie socjologiczno-psychologicznym, no i warto wymieniać się doświadczeniami także na poziomie Rady Pedagogicznej. A jeżeli szukacie okazji do dużej ilości szkoleń, www.kuratoriumsingapur.pl. Nie? Ja nie wiem, ale bo ja nie wiem, czy ten, ta fascynacja wasza z Singapurem czy ona jest uzasadniona. Jakoś nie łapię tego, że tam jest lepiej niż u nas. No, nie, nie wiem. oczywiście. Rekapitulację nie pierwotną przeprowadził dr Kuba Lorenz. My w takim razie powoli będziemy państwa żegnać. Oni by tak jeszcze mogli długo, zwłaszcza, że jeszcze chyba nie skończyli swojego dialogu o samochodach, więc. Tymczasem pozwolę sobie ja pożegnać. Jest już dzwonek, wybrzmiał. Klasa musi iść na przerwę. Panowie, bardzo Wam w imieniu słuchaczy i swoim dziękuję. Widzimy się my za tydzień i słyszymy się za tydzień. Do widzenia. Do widzenia. Do to był Podcast Wysłuchani Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem, i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.